Bardzo znaczna część społeczeństwa znajdowała się w sytuacji trudnej. Między jedną falą bezrobocia a kolejną falą bezrobocia. Takich fal było 3 w ciągu tego okresu. Płace były niskie, wręcz stwarzano pewnego rodzaju teoretyczne czy zgoła ideologiczne uzasadnienia dla tych niskich płac. No, one miały być naszą szansą, jeżeli chodzi o rozwój, a przecież to oznaczało, że co niektórzy zarabiali na godzinę 4, 5 albo nawet i 3 złote. Polska przestała być krajem niskich płac. Dzisiaj w tej hierarchii rankingu OECD my jesteśmy, państwo w to pewnie nie uwierzą, ale naprawdę jesteśmy zaraz za Japonią. Przyszliśmy pokazać, że nie podoba nam się sposób, w jaki pan prezes przemawia, w jaki sposób się zwraca do ludzi, w jaki sposób traktuje ludzi. I miałam taką refleksję ostatnio, że jak tak dalej pójdzie, jak on się tak będzie po kolei obrażał takie grupy, które w jego mniemaniu są małymi grupami, no to niedługo już wszyscy będziemy obrażeni, bo jak on obraża, nie wiem, osoby nieheteronormatywne, czy obraża jakieś mniejszości, no to przecież te mniejszości mają swoje rodziny i mają swoich znajomych i powoli z tego robi się całkiem spora rzesza obrażonych ludzi. I przyszliśmy pokazać, że my też jesteśmy obrażeni, że mamy tego dość. Nie podoba nam się to, jak jesteśmy nazywani, jak jesteśmy traktowani. Ja jako kobieta też przyszłam zaprotestować przeciwko temu, co się teraz szykuje kobietom w młodszym ode mnie, które dopiero będą chciały mieć dzieci. Chciałem zaznaczyć, że to nie jest tak, że to ta kobieta, czemu kobiety nie rodzą tych dzieci w ogóle, to jest dla mnie jakiś absurd. To nie jest tak, że kobieta wstaje rano i wymyśli sobie, a zajdę sobie w ciążę, albo nie zajdę, bo sobie lubię dać w szyję. No jakieś bzdury. To wiadomo, że to się planuje. To trzeba mieć jakieś zaplecze w cudzysłowie, trzeba gdzieś mieszkać, w ogóle wszystko jest pod górę. Po prostu ja jestem cały czas w pracy, cały miesiąc pracuję, można powiedzieć, że zarabiam niemało, ale po prostu ta drożyzna, to jest po prostu nie do pomyślenia w ogóle, jak się te pieniądze rozchodzą, w ogóle czemu się tak dzieje, w ogóle czemu sobie musimy wyprówać żyły, w ogóle zastanawiamy się, czy nie wyprowadzić się z tego kraju, bo po prostu w innych krajach europejskich żyje się po prostu łatwiej. Mieszkaliśmy prawie 3 lata w Irlandii. Tam nie było takiego problemu, że brakuje pieniędzy nam na rachunki.